Dzień dobry, witam serdecznie na forexistrader.com. Dzisiaj mamy 17 wrzesień. Nie ma żadnych istotnych informacji na euro czy dolarze, które mogłyby wstrząsnąć rynkiem na dzisiaj. Jest to bardzo komfortowa sytuacja, szczególnie, że jest początek tygodnia. E, ustalany jest jakiś trend, czy raczej kontynuacja w tym wypadku na euro-dolarze na wykresie dziennym, na który w tym momencie patrzymy. Kontynuacja wzrostów. E, aktualnie w tym momencie nic nie zapowiada na to, żebyśmy mieli doświadczyć jakiejś większej. Zniżki w kierunku dolnym. Bardziej tak jak wcześniej rozmawialiśmy na tym poziomie, czyli na pułapie 1,25, mówiliśmy o tym, że jest tutaj test od góry tak zwane zagranie wyjścia do góry, realizacji zysku z tej fali e, prowzrostowej e, i tutaj test od góry pod dalsze ruchy wybicia się do góry. Podobnie zresztą było na innych instrumentach, także to nie jest tak, tylko w tym momencie, że euro-dolar wzrasta, e, rynki są bardzo połączone, skorelowane ze sobą aktualnie. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy fund-dolar z prawej strony, również tak samo mocno e, uderzenie do góry. E, jest tutaj e, pewien pad, który wystąpił jakiś czas temu. E, można go nazwać patternem, e, czy też układem e, trójkąta, który zawężał się tutaj do góry, powodując takie schodki. Ja również czasami e, nazywam ten pattern e, układem kopuły, która e, mniej więcej w ten sposób tutaj zakrzywia się, powodując przejście trendu ze spadkowego w trend wzrostowy. E, I mówiliśmy tutaj e, w tamtych momentach, e, w, analizach sprzed kilku tygodni, że mamy do czynienia z prawdopodobnym wyjściem do góry i że tego typu układy paterny są wykorzystywane na pozycjach długich, na instrumentach prowzrostowych. Niemniej tutaj mogło być również bardzo interesujące i okazało się akurat, że był to moment, kiedy tego typu pozycja długa byłaby bardzo obfitująca w profity. Także zadawane są pytania aktualnie, czy w tym momencie jest dobry czas na wejście w pozycję długą. No więc z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że pozycje długie szczególnie ostrożnie powinny być zawierane na waluta. E, łatwiej zarobić, łatwiej odebrać pipsy na pozycjach krótkich, szczególnie na instrumentach spekulacyjnych, takich walutowych. I na pozycjach długich, jeżeli wchodzimy w rynek, muszą być to pewne momenty do wejścia. Takim pewniejszym momentem były właśnie te momenty przestoju i znowu wyrywania akcji do góry. W tym momencie rynek jest już trochę bardziej wykupiony. To nie znaczy, że jestem jednym z tych ludzi, którzy prognozują tutaj jakieś spadki czy większe korekty. Nie, wręcz przeciwnie. Nie. Uważam, że jeżeli jest przyspieszenie rynku do góry, rynek będzie zgodnie ze swoim prawdopodobieństwem dalej rósł do przodu. Mam na myśli tutaj rynek euro-dolara i funt dolara na wykresie dziennym. E, także spotykamy oczywiście, spotykamy jakieś wsparcie opory istotne, tak jak w tym momencie jest to bardzo ważne wsparcie opór na poziomie 1.31.46, Proszę czytać 50 przykładowo, e, i później są dalsze również ważne wsparcie opory. Natomiast to nie znaczy, że kurs musi odbijać się tutaj w dół, brać jakiś większe, Większy oddech, znowu może być lekka realizacja zysku i dalszy ruch do góry. O tym na ten moment mówi wykres. Powtarzam na ten moment, ponieważ tutaj ten moment może się oczywiście rozciągnąć i może zaliczyć nawet wyprzedaż ale na ten moment charakterystycznie widać, że e, kupujący tutaj na rynku, czyli te długie kontrakty, wzrosty e, realizują profit, to znaczy zamykają część kontraktów z tych pozycji długich, dlatego rynek bierze małą obniżkę, jest to całkiem naturalne zachowanie na rynku. Prawdopodobieństwo mamy nadal bardzo prowzrostowe, natomiast to, czy opłaca się tutaj zawierać pozycje długie, to jest całkowicie inna sprawa. Ponownie, wracając do źródła pozycji długich e, i do bardzo atrakcyjnej sytuacji, tego typu momenty, były przykładowo tutaj, kiedy rynek wyrywał się po raz kolejny, coraz bardziej agresywnie, tak? w obrębie flagi, ale coraz bardziej agresywnie robił test od góry i znowu e, agresywnie z paternu przestoju e, wyrywał się do góry. Jak już tego typu pozycje są bardziej atrakcyjne, tutaj może się okazać, że oczywiście dalej będziemy mieli do czynienia z wielkim wzrostem, może tak być, ale również ryzyko e, e, ewentualnej korekty jest coraz większe, ale powtarzam, nie jestem jednym z tych e, traderów czy ludzi, którzy podczas trendu wzrostu, Wzrostowego wieńczą koniec wzrostów czy jakieś obniżki, i tak to bardziej robią analitycy czy też y, niektórzy początkujący traderzy, którzy nie do końca wiedzą, że jeżeli prawdopodobieństwo wzrostów y, w trendzie wzrostowym jest wyższe, to tego należy się trzymać, a nie szukać momentów, kiedy rynek zacznie spadać, bo jest to troszeczkę y, niewłaściwe podejście. To znaczy, po prostu rzadziej się sprawdza niż podejście typu trzymajmy się wzrostów podczas y, trendu wzrostowego. Także to tyle o wykresie D1, e, również wspomniano e, o wykresie e, szerszym, wykres monthly czyli miesięczny tutaj widać robi coś w rodzaju większego trójkąta, tego typu trójkąt bardziej miałby predyspozycję do e, rozwoju na pozycjach krótkich potencjalnych, czyli e, potencjalnemu dalej e, umacnianiu się dolara, spadkowi, e, spadku euro. E, tego typu prognoza mogłaby dotyczyć tego wykresu, natomiast dla mnie jest to zbyt szeroki horyzont czasowy, żeby prognozować tego typu ruchy. E, natomiast poruszyliśmy również w jednym z pytań e, możliwości na e, rynku szerszym niż dzienny, proszę czytać weekly, tutaj nie widzę nic na wykresie tygodniowym, co byłoby super interesujące, oprócz oczywiście agresywnego wzrost, wzrostu, e, który może wyglądać w przyszłości tak jak tutaj, wzrost, jakaś obniżka, czyli fala ABC, e, czy też fala dwuimpulsowa inaczej mówiąc, ale to też jest zbyt e, szerokie, dla mnie odległe, żeby prognozować tutaj szerzej e, i szukać jakiejś trawności, trafności w dalszym, szerszym horyzoncie czasowym. Także wracając do źródła, na ile w tym momencie y, jest atrakcyjne wejście w rynek na wykresie dziennym przynajmniej. No, średnio atrakcyjne były bardziej ciekawe momenty na innych instrumentach, również do czego zaraz przejdziemy, i tych momentów no, z reguły mówię, że należy się trzymać. Natomiast, oczywiście, każdy wchodzi w pozycje długie czy krótkie, kiedy podpowiada mu sumienie, czy też analiza techniczna. Tutaj mieliśmy też takie momenty, kiedy wspominałem o tym, że pociąg z pozycjami długimi będzie odjeżdżał na wykresie S&P 500 jeżeli nie zaliczymy tutaj spadku mieliśmy tutaj małą przecenę typowa realizacja zysku po wschodzeniu kontraktów długich zamykane pozycje długie dają właśnie taki nieduży spadek w dół strzał do góry test od góry klasyczne, czyli powrót do wsparcia oporu i dalszy ruch do góry. To jest właśnie ten pociąg, o którym mówiłem przez ostatnie dwa tygodnie, czy miesiąc już wcześniej tutaj, czy właściwie od dwóch, trzech miesięcy o tym mówię, że tego typu sytuacja może mieć miejsce i że kupujący, czy też ym, ci, którzy inwestują na giełdzie papierów wartościowych i na indeksach, y, chociażby w Stanach Zjednoczonych, czy innych giełdach y, papierów wartościowych, będą mieli do wyboru albo obserwować, jak ten pociąg będzie odjeżdżał. Chociażby na jakiś nieduży odcinek, ale do góry, że będzie odjazd, e, lub też e, wejdą w rynek i będą powodowali jeszcze większe wzrosty. To jest to, o czym mówiliśmy dużo, dużo wcześniej. Także tego typu wariant sprawdza się teraz. Natomiast to nie oznacza, że ten wzrost będzie jakiś super duży. E, trudno powiedzieć, on może być e, jeszcze przez jakiś czas kontynuowany i znowu możemy zaliczyć jakiś mniejszy, większy oddech. Także jest to jakaś naturalna kolej rzeczy, że ten wykres dalej trzeba obserwować, jeżeli wchodzimy w pozycję długiej i pilnować tego. Natomiast to, co działo się na tym wykresie, było widoczne już w tej świecy, kiedy ona mocno odjechała cieniem w którymś momencie. Nie wiem, czy będzie to widoczne na wykresie H4. Był taki moment odjazdu szybkiego do góry, rynek wrócił w dół i znowu odjechał do góry. To był taki moment już testu na tej przestrzeni, że, że ta strefa komfortowa, która przez jakiś czas była strefą komfortu dla tego kursu, on już stąd uciekał, później przetestował jeszcze od góry e, to wsparcie, opór e, przy tej strefie wcześniejszej, w której kurs czuł się najbardziej e, komfortowo. To tyle odnośnie SP500, czyli wyznacznika jakiegoś dla pozostałych giełd, e, indeksów, e, można powiedzieć, na całym świecie. Teraz patrzymy na ropę na wykres dzienny również, e, czyli patrzymy na jakieś ogólne rzuty, jak tutaj te instrumenty się zachowują. Również dotyczy tutaj e, sytuacja nas day tradingowa na wykresach M30, ale to całkowicie inny trading. Za chwilę może do tego przejdziemy, do omówienia kilka ciekawych e, perspektyw. Tutaj mówiliśmy o tym na wykresie dziennym ropy, że prawdopodobieństwo wzrostów jest ponownie dużo większe niż spadków i że tego należy się trzymać, natomiast nie znaczy to, że jest to super atrakcyjny moment do wejścia w rynek na pozycję. Dłu Długie, ponieważ tego typu przestój powoduje jakieś zachwianie na rynku, niepewność kupujących przez jakiś czas, także dalej będziemy obserwowali ten wykres. Zapraszam do wcześniejszych analiz, żeby porównać sobie, co mówiłem, co prognozowaliśmy, czy też jakie fakty stwierdzaliśmy właściwie, bo ja prognozami nie zajmuję się, tylko stwierdzam, jaki jest fakt na dzień dzisiejszy, jakie jest prawdopodobieństwo na tą godzinę, czy dany dzień na daną świecę i to może się zmienić za kilka godzin, czy też dobę, także nie zajmuję się y, prognozami na Forex Eastrader, trader y, tylko Bierzemy pod uwagę daną sytuację, obliczamy prawdopodobieństwo, e, przewidujemy czy też stwierdzamy to, co dzieje się w danym momencie do potencjalnej reakcji bądź też bezczynności na rynku, ponieważ tak naprawdę 90% czy 95% czasu e, posiadana pozycja to jest brak pozycji i traderzy profesjonalni e, wiedzą o tym, ci, którzy inwestują dla siebie czy też e, dla innych większe pieniądze, e, dużą część czasu pozostają również poza rynkiem, jeżeli nie jest atrakcyjny. Na sytuację do wejścia w krótkie czy długie pozycje na danym specyficznym instrumencie. Natomiast na złocie mamy dokładnie tą samą sytuację, co na wykresie funt dolara. Wykres dzienny złoto w tym momencie obserwujemy trójkąt, który wybił się do góry. Jest to związane ogólnie z zapędami rynku do wzrostów. Także, tak jak wspominałem na początku, dużo instrumentów będzie wykazywało tendencje prowzrostowe. Są to te same ruchy. Także, jak dojdzie tu do wielkiego złamania potencjalnego, to pozostałe instrumenty również doświadczą tego. Także, jak potwierdzamy zbyt dużo pozycji na e, instrumentach typu wejdziemy w ropę na długie pozycje, w złoto, w waluty, może się okazać, że mamy podwojone pozycje, tak jakby na bliźniaczych instrumentach, które jak rosną, to mamy do czynienia z intensywnymi wzrostami, jak spadają, to wszędzie po prostu tracimy intensywnie pieniądze, bo tak jakbyśmy kupili więcej kontraktów na tym samym instrumencie. Tak wygląda korelacja, połączenie dzisiejszych rynków, także bardzo ważnym jest to, żeby również przestudiować chociażby powierzchownie, połączenie zależności pomiędzy tymi instrumentami, jak wygląda zależność między Złotem, drukowaniem dolarów w Stanach Zjednoczonych, a walutami i stopami procentowymi, czyli jak to wygląda w praktyce i jak profesjonalni traderzy do tego podchodzą, tego uczymy się właśnie na forexiestrader.com w naszej szkole wideo, jak i również lekcji na żywo online. To nas wyróżnia pomiędzy innymi szkołami, traderami, analitykami, czy innymi ludźmi, którzy zajmują się tym z takiej czy innej strony. Tutaj łączymy analizę. Fundamentalną z e, bogatą analizą techniczną e, i zachowaniem rynku ogółem informacjami, które wychodzą na rynku, to jest właśnie forex factory chociażby, e, czy też inny kalendarz, który pokazuje w jaki sposób e, dane fundamentalne, dane ekonomiczne wpływają na rynek na bieżąco podczas day tradingowych sytuacji, czyli handlu w ciągu dnia. Ten handel w ciągu dnia to są właśnie wykresy H1, M30, M15, M5, M1, czyli wszystko poniżej H4. To są wykresy, na których mamy do czynienia z e, sytuacjami w ciągu dnia, kiedy wchodzimy w rynek na przestrzeni kilku minut czy kilku godzin, czasami z perspektywą nawet na kilka dni czy też wiele godzin. Są to bardzo ciekawe e, sytuacje tradingowe, które studiujemy na wykresach online podczas zajęć. E, część z tych Pomysłów, w jaki sposób można wykorzystywać te wykresy, pokazuję na wideoanalizach bezpłatnych na stronie. Można również oglądać tego typu zależności w pełnym kursie wideo, który zawiera e, około 100 filmów e, ćwiczebnych, instruktażowych na żywych wykresach e, i sytuacjach, które miały miejsce, miały miejsce w, tera... miały miejsce w przeszłości, miały, mają miejsce w, e, w teraźniejszości. E, także jest sporo ciekawych aspektów, e, mówimy o tym, w jaki sposób w sposób wykorzystywać momenty przestoju, w spadku, we wzroście oraz na jakich instrumentach, ponieważ nie wszystkie instrumenty rządzą się tymi samymi prawami na rynku. Także w tym momencie mamy do czynienia z przestojem, o którym wspominałem na wykresie D1, że może być to atrakcyjny moment dla pozycji długi, natomiast niekoniecznie w jakimś długoterminowym aspekcie, ponieważ nie wiadomo jak długo ten rynek będzie jeszcze rósł. Na pewno pozycje krótkie są tutaj dużo mniej interesujące. Także jeżeli mielibyśmy do czynienia z mocnym uderzeniem w dół, należałoby się wstrzymać przez jakiś czas, ponieważ może nastąpić mocne odbicie do góry z dowolnego momentu. Chyba że rynek spadnie istotnie, czy też lekko nie będzie miał siły wzrastać i znowu zacznie rosnąć, wtedy możemy mieć do czynienia z jakimś przesileniem. Możemy być zainteresowani pozycjami krótkimi, ale do tego naprawdę wiele musiałoby się wydarzyć. A w tym momencie, prawdopodobieństwo wyraźnie pokazuje nam, że mamy do czynienia z pozycjami długimi, e, i m.in. o tym więcej mówimy na kursach, w jaki sposób wykorzystywać tego typu i podobne sytuacje na wykresach D1, M30, e, H1. Również ćwiczyć na wykresie M1 można wykorzystywać na typowych. Instrumentach walutowych, typowe sytuacje day tradingowe, związane z prostą e, analizą ekonomiczną, czystego wykresu, e, żeby nie posiłkować się jakimiś informacjami z zewnątrz, czy też takimi, które mogą wpływać na nas i powodować tylko wahanie się przy wejściu, wyjściu. E, z rynku. Także dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na pozostałe wideoanalizy oraz kursy instruktażowe online na żywo oraz te wideo, które można oglądać na stronie po wykupieniu kursu. Także dziękuję bardzo i zapraszam ponownie.